Eucharystia, moja miłość. Matka Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu, Katarzyna de Bar, 1614-1698, rys biograficzny. W domu rodzinnym. Katarzyna de Bar urodziła się 31 grudnia 1614 roku w Saint-Dié w Lotaryngii, wówczas niezależnym księstwie. Jeszcze tego samego dnia została ochrzczona. Nie była święta już od kołyski, niemniej jej świadomość całkowitej przynależności do Boga i pragnienie poświęcenia się Mu w życiu zakonnym datują się od najwcześniejszego dzieciństwa. Aby to niesforne i uparte dziecko zrezygnowało ze swych kaprysów, trzeba było posłużyć się magiczną formułką: jeśli tak będziesz postępować, nigdy nie zostaniesz zakonnicą. Skutkowało natychmiast. Do pierwszej komunii świętej przystąpiła mając lat 9, a więc wcześniej niż to wówczas było przyjęte. Rodzice zatroszczyli się nie tylko o rozwój pobożności Kasi, ale także zapewnili jej solidne, jak na owe czasy, wykształcenie. Ona sama jednak nawet swój autentyczny zapał do nauki podporządkowywała życiu modlitwy. Przedwczesna śmierć matki utrudniła jej realizację powołania. Owdowiały ojciec nie chciał zgodzić się na rozstanie z córką. W końcu jednak udało jej się pokonać jego opór. Anuncjatka. W listopadzie 1631 roku, mając lat 17, wstępuje do anuncjatek w Prouyères. Później powie, że chciała być zakonnicą i nic więcej. Wybór zakonu pozostawiła więc ojcu, dla którego oczywiście głównym kryterium była odległość klasztoru od domu rodzinnego. Katarzyna jest jednak szczęśliwa. Odpowiada jej maryjny charakter tego zgromadzenia, niedawno przybyłego z Francji. Cieszy się spełnieniem swych pragnień. Po 2 miesiącach otrzymuje habit i przyjmuje imię Katarzyna od świętego Jana Ewangelisty. Profesję składa w 1633 roku, a w 2 lata później stoi już na czele swojej wspólnoty. Przełożeństwo jej przypada na bardzo trudny czas wojny 30-letniej. Lotaryngię zalewają wojska szwedzkie. 20-letnia przełożona musi podejmować trudne i odpowiedzialne decyzje, od których zależy bezpieczeństwo i życie powierzonych jej pieczy zakonnic. W maju 1635 roku na wieść o szybko zbliżających się Szwedach anuncjatki ratują się ucieczką. Z klasztoru w Prouyères pozostaną już wkrótce tylko zgliszcza. Dla matki Katarzyny od świętego Jana i jej wspólnoty rozpoczyna się 3-letni okres tułaczki. Saint-Dié, Badonville, Épinal, Commercy, znów Épinal, Saint-Dié. Ucieczka przed żołnierzami, skrajne ubóstwo, głód, nieudane próby osiedlenia się gdzieś na stałe, wreszcie zaraza, na którą umiera większość sióstr. Pod koniec 1637 roku zostało już tylko 5 zakonnic, a matka Katarzyna jest już u kresu sił. Jest wyczerpana fizycznie, przeżywa też ogromne trudności wewnętrzne. Ogarnia ją zniechęcenie, pokusy przeciw wierze. Na początku wojny musiała uciekać w męskim przebraniu przed dawnym odrzuconym pretendentem do jej ręki. Później niebezpieczeństwo pojawiło się z najmniej oczekiwanej strony, od jednego z przełożonych, który miał ją otoczyć opieką. Spowiednik doradza jej zmianę zakonu, co spotyka się z pragnieniem matki Katarzyny, która już od pewnego czasu myśli o klasztorze surowszym, o ściślejszej klauzurze. Jednak sprawa nie jest prosta. Matka Katarzyna nie wie dokładnie, dokąd Bóg ją wzywa, a jako przełożona nie może nagle opuścić swojej wspólnoty.
Modli się więc i czeka. Benedyktynka. W maju 1638 roku Anuncjatki znajdują schronienie w klasztorze benedyktynek w Romberville. Chrystocentryzm reguły świętego Benedykta urzeka matkę Katarzynę, która stopniowo nabiera pewności, że znalazła wreszcie swoje miejsce. Wkrótce też przeorysza benedyktynek sama proponuje jej przejście do jej wspólnoty. Konsultacje z ojcem Antonim de Lescalle, wizytatorem kongregacji świętego Wanna, do której należał klasztor w Romberville, oraz formalności prawne ciągnęły się przez wiele miesięcy. Wreszcie, po zabezpieczeniu losy pozostających pod jej opieką anuncjatek, 2 lipca 1639 roku Katarzyna rozpoczyna swój drugi nowicjat, przyjmując imię Mechtylda, do którego potem doda tajemnicę od Najświętszego Sakramentu. W rok później, 11 lipca 1640 roku, składa profesję. Nie dane jej było jednak cieszyć się spokojnym życiem monastycznym w zaciszu klauzury. Nowa wojna sprawiła, że klasztor w Romberville, i tak już ubogi, popadł w taką nędzę, iż nie był w stanie wyżywić wszystkich mniszek. W tej sytuacji wikariusz generalny diecezji Toul polecił, aby część wspólnoty poszukała schronienia w innym mieście. We wrześniu 1640 roku część sióstr, a wśród nich matka Mechtylda, przenosi się do Saint-Mihiel. Lecz sytuacja materialna nie jest tam jednak lepsza niż w Romberville. W całej Lotaryngii ludzie umierają z głodu. W skrajnym ubóstwie zastaje tę gorliwą wspólnotę wysłannik świętego Wincentego a Paulo, ksiądz Guérin. Przejęty jej losem, po powrocie do Paryża usiłuje nakłonić Marię de Beauville, ksienię słynnego opactwa na Montmartre, do udzielenia schronienia mniszkom z Saint-Mihiel. Trzeba było jednak nadprzyrodzonej interwencji, aby księni przystała na tę propozycję. Ostatecznie zgodziła się przyjąć matkę Mechtyldę z jedną towarzyszką. Obie mniszki wyruszają w drogę i 28 sierpnia 1641 roku przybywają do Paryża. Noc spędzają u świętej Ludwiki de Marillac, a następnego dnia ksiądz Guérin przedstawia je świętemu Wincentemu a Paulo. W czerwcu 1643 roku spotykamy ją znów w Paryżu, gdzie rodzina jednej z zaprzyjaźnionych mniszek z Montmartre ofiarowała rozproszonej wspólnocie dom na przedmieściu w Saint-Maur-des-Fossés. Siostry mogą wreszcie zebrać się pod jednym dachem i rozpocząć regularne życie monastyczne. Wtedy właśnie siostra Mechtylda poznaje ojca Chryzostoma z Saint-Lô z regularnego trzeciego zakonu świętego Franciszka i powierza się jego kierownictwu. Od tego czasu datuje się także jej znajomość z Henrykiem de Boudon, późniejszym archidiakonem w Évreux. Jeszcze jedną wybitną postacią XVII-wiecznej Francji. Ojciec Chryzostom twierdził, że znajduje więcej życia duchowego w małym hospicjum w Saint-Maur niż w całym Paryżu. Zaś dla Henryka de Boudon dzień, w którym poznał matkę Mechtyldę, był jednym z tych dni, które Pan uczynił. Widziałem ją tak pełną Boga. Po śmierci ojca Chryzostoma przewodnikiem na drodze życia duchowego będzie dla matki Mechtyldy Jan de Bernier, człowiek świecki. Przeorysza w Caen i w Romberville. 3 lata spędzone w Saint-Maur były dla matki Mechtyldy okresem względnego spokoju. Jednak już w roku 1646 markiza de Mouy, fundatorka klasztoru Matki Bożej Wspomożenia de Bon Secours w Caen, pragnie jej powierzyć urząd przeoryszy reformatorki w tym podupadłym wówczas domu. Pertraktacje ciągną się 18 miesięcy. Wspólnota z Romberville
Długo nie chce zgodzić się na rozstanie z matką Mechtyldą, ale wreszcie ustępuje pod presją argumentów finansowych. Klasztor w Romberville wymagał niezwłocznego remontu, a mniszkom nie starczało środków nawet na wyżywienie. Siostra Mechtylda została więc sprzedana na 2 lata w zamian za sfinansowanie prac budowlanych. W czerwcu 1647 roku otrzymuje nominację i wyjeżdża do Caen. Czeka ją tam niełatwe zadanie. Wspólnota przyjmuje ją początkowo bardzo niechętnie, lecz matka Mechtylda szybko zdobywa sobie serca nawet najbardziej wojowniczych mniszek. Wkrótce wraca spokój i regularne życie monastyczne, a częste konferencje matki wprowadzające liturgię dnia przyczyniają się do pogłębienia życia duchowego mniszek. Zachwyconej markizie de Mouy udaje się uprosić przedłużenie przełożeństwa matki Mechtyldy jeszcze o rok, ale już przed upływem tego czasu zgromadzenie w Romberville wybiera ją na przeoryszę, aby uniknąć dalszych nacisków. Jej przybycie do Romberville zbiega się z wybuchem wojny. Na pewien czas musi schronić się w Alezacji, aby nie narażać na kłopoty klasztoru znajdującego się pod okupacją francuską. Jej rodzina jest zbyt znana z lojalności i zaangażowania po stronie księcia lotarniskiego. Położenie jest tak niebezpieczne, że wkrótce wikariusz generalny Toul poleca jej zabrać najmłodsze siostry i wracać do Paryża. Przybywają tam 24 marca 1651 roku. Wygnanka w Paryżu. Patrząc z czysto ludzkiego punktu widzenia, można było sądzić, że powrót do Paryża był fatalną pomyłką. We Francji działo się nie lepiej, a może jeszcze gorzej niż w Lotaryngii. Książęta, niezadowoleni z wszechwładzy Mazariniego, któremu pozwoliła się pokierować regentka Anna Austriaczka, wszczęli bunt. Fronda rozpaliła kraj, skłóciła ludność od wielkich do małych. Paryż znalazł się w centrum walk, brakowało żywności. Siostry z Saumur schroniły się przy ulicy Dubac. Tam odnajduje je matka Mechtylda. Żyją razem w skrajnej nędzy, śpią na gołej ziemi. Od śmierci głodowej ratują je panie z komitetów dobroczynności zakładanych przez świętego Wincentego a Paulo i codzienne zupy wydawane dla biedaków. Matka Mechtylda jest niewypowiedzianie szczęśliwa, może wreszcie naśladować gorliwość pierwszych anachoretów. Cieszy się bliskością Boga. Później powie, że właśnie wtedy zrozumiała i doświadczyła, czym jest modlitwa nieustanna. W jej sercu odżywa pragnienie życia pustelniczego. Chce udać się do Saint-Baume, gdzie według legendy spędziła ostatnie lata życia święta Maria Magdalena. Wszystko jest już przygotowane. Pozwolenie władz kościelnych, nawet list, który miała wysłać z Lyonu do sióstr. Jednak w noc paschalną wydarzyło się coś, co pokrzyżowało wszystkie te misternie ułożone projekty. Usłyszała w swym wnętrzu wyraźny głos: uwielbiaj i poddaj się Bożym zamiarom. Słowa te powaliły ją na ziemię. Zrozumiała, że Bóg ma wobec niej inne plany. To krótkie zdanie stanie się odtąd mottem całego jej życia. Powrót do Paryża nie był więc pomyłką. Miał posłużyć realizacji Bożych zamysłów. Tymczasem o miejscu pobytu siostrzyczek lotaryńskich dowiadują się dawni przyjaciele, nawiązują się też nowe znajomości. W końcu sierpnia 1651 roku po raz pierwszy odwiedza matkę Mechtyldę, powracającą właśnie do zdrowia po ciężkiej chorobie, hrabina de Chateauvieux. Pewnie sama by tu nie zajrzała, gdyby nie przyprowadziła jej kuzynka. Hrabina jest człowiekiem czynu, o bystrym, dociekliwym umyśle. Chętnie pomaga szpitalom i przytułkom, ale zakonnic po prostu nie lubi.
To też pierwsza wizyta kończy się prędko wymianą grzeczności i udzieleniem jałmużny. Za drugim razem jednak hrabina, być może bardziej refleksyjnie usposobiona po śmierci bliskiej krewnej, rozpoczyna rozmowę na tematy duchowe. Niespodziewanie jedna celna odpowiedź matki Mechtyldy rozwiązuje jej problemy. Tak zaczyna się przyjaźń, bez której nie doszłoby do powstania instytutu. Energiczna hrabina szybko staje się centralną postacią wśród oddanych przyjaciół matki Mechtyldy, którzy oczywiście za wszelką cenę pragnęliby zatrzymać ją w Paryżu. Bo też trzeba było pomyśleć o dalszym losie garstki mniszek z Humberville. Propozycji było wiele, z różnych stron. Matka nie chciała jednak, aby jej wspólnota rozpłynęła się w zbiorczym domu dla zakonnic zmuszonych szukać schronienia w Paryżu. Nie chciała też odłączyć się od swej trzutki. Wreszcie przyjęła propozycję hrabiny, która podjęła się ufundowania hospicjum, tymczasowego domu, dla mniszek lotaryńskich.